wojnę Eredinowi, ale mógł ją wygrać tylko z pomocą przyjaciół. Do pokonania Dzikiego Gonu potrzebna była potężna magia, więc Triss i Yennefer zaczęły jednoczyć rozbitą lożę czarodziejek. W tym czasie Avalach szykował swój własny plan. Elfi Wiedzący postanowił odciąć króla Dzikiego Gonu od wsparcia w jego własnym królestwie. Wraz z Geraltem wyruszył na wyprawę przez inne światy, do miasta Tir na Lia, gdzie urzędował Gels, namiestnik Eredina. Gels był lojalnym zwolennikiem poprzedniego władcy ludu Olch. Gdy dowiedział się, że Eredin dopuścił się królobójstwa, obiecał pomóc w pokonaniu uzurpatora. Dokąd się wybierasz, bratku? A co cię to obchodzi? Jesteś w strefie działań zbrojnych, a naszym zadaniem jest ściąganie podatku wojennego. A mi się zdaje, że zbieracie na wódkę. Ciekawe, czy będziesz taki pyskaty, jak oskarżymy cię o szpiegostwo. Płaci, nie gadaj! Nie dam wam złamanego grosza. Mówiłem, że szpieg. Aresztujemy cię w imieniu dobrego króla Radowida. Próbować zawsze możecie. Co tu się dzieje? Melduję, że zatrzymaliśmy podejrzanego osobnika, szpiega. Z Wiedźmina byłby taki szpieg, jak z ciebie przyzwoitka. Jeżeli jeszcze raz przyłapię was na wyciąganiu pieniędzy, to traficie na front. I to na wschodni. A ty, Wiedźmin, masz mi się tutaj nie kręcić. Zrozumiano? Dzięki, bywaj. Uważaj! Za to się płaci. Witajcie, panie Wiedźminie. Widziałem ogłoszenie. Powiedzmy, że jestem zainteresowany zleceniem. A, to pięknie, cudownie. Jestem Brean Hodge i to ja zamieściłem ogłoszenie. Potrzebuję jak najwięcej szczegółów. Oczywiście, oczywiście. Cóż, na skutek serii niefortunnych zdarzeń wszedłem w posiadanie połaci lasu pod Wyrąb. Tuż pod Nowigradem, z dala od traktów, ale blisko portu. Nic, tylko wynająć drwali i liczyć pieniądze. Pytałem o szczegóły związane z potworem, nie z twoimi interesami. Ależ to się bezpośrednio wiąże. Wynająłem kilku krasnoludów, a ci twierdzili, że w lesie straszy. Myślałem, że robić im się nie chce, ale jak pewnego razu poszli do lasu, to jeden tylko wrócił. Powiada, że jakieś leśne licho ich napadło. Biorę to zlecenie. Gdzie jest ten drwal, co przeżył? Pewnie kręci się po okolicy. Ostatnio go widziałem, jak przepijał wypłatę. Powiada, że musi uczcić śmierć kompanów. Tak im tego karego kurłatka zazdrościli aż naraz. Koniec królewskich. Panie, czemu masz takie siwe włosy? Witaj, wędrowcy. Pierdolnisz kielicha za spokój moich zmarłych druhów. Takich kurwa sponiewierało, a ja nawet nie wiem, co to było. Nie wiem, komu wygrażać. Rozmawiałem z niejakim Breanem Hodge'em. Opowiedział mi o śmierci twoich kamratów. Tłumaczyliśmy Kutasowi, że w lesie coś się zalęgło, ale nie chciał wierzyć. Wynajął mnie do wytropienia leśnego potwora, który napadł na drwali. Tak? W takim razie odszczekuję, co żem powiedział. Dobry z niego chłop, chociaż nie ziołek. Co pamiętasz z tego napadu?
Wracamy ci z lasu, obładowani drewnem jak stare wałaby. A tu jak coś, kurwa, nie zawyje. Coś jakby basior. Bierzemy nogi za pas, ale koło odwozu się zaklinowało. Magnus Richter powiada, żebym biegł do chaty po kurze. No to biegnę. Wracam ci ja do lasu, a tam istna kurwa jatka. Nawet nie rozpoznałem, który gdzie leży. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Zapierdol to świństwo! Wybierzemy się do łaźni. Ta druga lichotrza. Powinienem poszukać miejsca, gdzie zginęli. Głębokie kolejny. Tu musiał stać wóz Drwali. Potem pojechali tą drogą, pewnie w stronę wycinki. Tu doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Ranny uciekał tędy. Mocno krwawił. Krasnolud ma głęboką ranę na plecach. Wykrwawił się. Korzenie przygniotły krasnoluda do ziemi, także się udusił.
doszło do walki. Krasnoludy i coś dużego. Zarysował pazurami skałę. Musiał być rozwścieczony i silny. Wszystkie ślady wskazują na Leszego. Młody osobnik. Pewnie niedawno pojawił się w tym lesie. Muszę znaleźć jego totem. Kruki służą Leszym. Powinny być przy totemie. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Wygląda na to, że to tylko zwykłe kruki. Nie ma śladu totemu. To nie ptaki Leszego. Fałszywy trop. Oto i totem Leszego. Jak go zniszczę, zdenerwuje się i wyjdzie znowu. Żeby mój star był taki odważny.
Witajcie, panie Wiedźminie. Zabiłem Leszego, który napadł na drwali. A, to wspaniale, cudownie. Co prawda będę musiał znaleźć nowych drwali, ale chętnych do pracy nie brakuje. A nie przyjdzie tu jaki nowy Leszy? Zawsze może się zdarzyć. Wtedy będziesz musiał poszukać Wiedźmina. A, no tak, no tak. Oczywiście zapłata ci się należy, bo ja nie z takich, co to nie płacą za dobrą pracę. Bywaj. Jak ty, to tylko choroby przenosisz. Wiele tego roku w żniwa nie lamy.